Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję nietuzinkowej obudowy w standardzie MicroRTX, a jest nią Cooler Master Mastercase Pro 3. Obudowa to solidna konstrukcja, a do tego modularna, z naciskiem na słowo modularna. Możecie ją rozmontować praktycznie do gołego szkieletu, jeśli macie tylko na to ochotę. Daje to Wam kompletną swobodę konfiguracji tej obudowy pod własnym kątem. Panel przedni wykonany został z wysokiej jakości plastiku, z wstawką sporej ilości siatki mesh. Nie zabrakło również zatoki 5,25 cala. Otwory wentylacyjne zabezpieczone są filtrem siateczkowym, który w łatwy sposób możemy zdemontować i wyczyścić. Pod nim znajdziemy zamontowany fabrycznie już wentylator 140 mm, dodatkowo możliwość montażu kolejnego 140 mm lub dwóch 120 mm oraz wsparcie dla chłodnic do 280 mm. Cały stelaż, na którym montujemy wentylator, jest demontowalny, co z pewnością ułatwi Wam sam montaż wentylatorów czy też chłodnicy. Na tyle producent dołączył kolejny wentylator 140 mm. Ten można regulować w pionie, co może przydać się podczas montażu większych chłodnic na topie obudowy. Jak już o topie mowa, to tutaj znajdziemy panel pokryty siatką typu mesh, który w łatwy sposób możemy zdemontować i jak widać pokryty jest on filtrem siateczkowym. Top obudowy umożliwia montaż do dwóch wentylatorów 120 lub 140 mm oraz wsparcie dla chłodzenia cieczą, chłodnicę do maksymalnie 280 mm. I tak samo jak w przypadku przedniego, stelaż ten również można zdemontować. Obudowa podzielona jest na dwie komory, komorę główną i tak zwaną piwnicę. Na górnym panelu piwnicy znajdują się dwa miejsca na dyski SSD oraz gumowany przepust do przeprowadzania kabli od zasilacza, ale sądzę, że również przydać się to może w przypadku przeprowadzania węży do układu chłodzenia cieczą. Co ważne, panel ten można zdemontować, a przydać się to może w momencie instalowania pompy do chłodzenia cieczą na dole obudowy, dostęp wtedy będzie znacznie ułatwiony. Obudowa posiada miejsce na montaż dwóch dysków 3,5 lub 2,5 cala w klatce umieszczonej na spodzie obudowy. Klatka jest modularna, także możemy ją przełożyć chociażby do głównej komory obudowy. Zasilacz standardowo montowany jest na spodzie obudowy, jest on oczywiście ofiltrowany, a dostęp do filtra jest bardzo prosty. Po stronie do zarządzania kablami znajdziemy kilka opasek na rzepy do ich porządkowania, spore ilości przepusty do przeprowadzania kabli od wentylatorów czy też kabla EPS, duże wycięcie na zmianę chłodzenia na procesorze, jak i również producent nie zapomniał o wypustach do opasek samozaciskowych. Miejsca na kable mamy naprawdę sporo, bo około 2 cm plus oczywiście jeszcze przestrzeń wokół zasilacza. I w końcu panel wyjść, składający się z dwóch wejść USB w standardzie 3.0, wyjścia audio, przycisk power, jak i również reset oraz diody do zasilania i aktywności dysku twardego. A teraz garść ważnych informacji. Chłodzenie na procesor, jaki pomieści ta obudowa, to do 190 mm. Karty graficzne zmieszczą Wam się długie na 370 mm, oczywiście w momencie, jak nie instalujecie chłodnicy na przodzie obudowy. A jak już o chłodnicach mowa, to na froncie możemy posadzić chłodnicę do 280 mm i profilu do 55. Zanim to jednak zrobimy, trzeba najpierw zdemontować klatkę na dyski lub też przesunąć ją na bok, bo istnieje taka możliwość. Na topie zmieszczą się chłodnice do 280 mm, pod warunkiem, że wentylatory będą zamontowane na jej topie, a profil to maksymalnie 40 mm. I również gdybyście chcieli używać kart w trybie multi z odstępem jednostatowym, to musicie zdemontować dyski SSD, jak i również ich podstawki. Natomiast jedną podstawkę pod SSD możecie przełożyć na tył obudowy w specjalnie do tego przygotowane miejsce. I jeszcze rzut okiem na zarządzanie kablowaniem. W tej obudowie to naprawdę czysta przyjemność. Czas na kilka słów podsumowania. Moim zdaniem naprawdę bardzo fajna obudowa. Przede wszystkim rewelacyjna jakość wykonania, bardzo solidna konstrukcja, grube blachy, porządnej jakości plastiki. Kolejny plus to modularność. Tak naprawdę z tą obudową możecie zrobić wszystko, co Wam się tylko podoba, także możecie ją przystosować pod własne potrzeby. Rozebrać ją możecie tak naprawdę do szpiku kości. Raz, że ułatwi Wam to montaż podzespołów, a dwa, jak mówię, możecie pod własnym kątem tą obudowę, można powiedzieć, nawet zbudować. Przestronność. Wysokie chłodzenia, długie karty graficzne, możliwość instalacji własnego układu chłodzenia cieczą, bo wsparcie dla chłodnic na przodzie i na topie obudowy. Tutaj naprawdę
możecie poszaleć. Bardzo podoba mi się panel plexi. Tutaj na sam dole są przyciemniany dość mocno, także nie będzie widać na wysokości piwnicy, także nie będzie widać ani kabli, ani zasilacza, ani dysków twardych, także plus za to. Całkiem przyzwoity przeciąg w obudowie, to nie było problemu ze schłodzeniem podzespołów, czy też procesora podkręconego, czy karty graficznej, nawet przy dwóch wentylatorach, a pamiętajcie, że możecie sobie rozbudować jeszcze ten układ chłodzenia w obudowie. Natomiast czego mi to zabrakło? Zabrakło mi kontrolera obrotów, tym bardziej, że wentylatory są trzypinowe, także przydałby się. Natomiast na szczęście z pomocą idzie tutaj Zatoka 525 cala, gdzie ten kontroler można zainstalować, aczkolwiek trzeba za niego wtedy ekstra zapłacić. O filtrowanie również uwag nie mam, bardzo łatwy dostęp do filtrów, łatwo można je wyczyścić, są to filtry siateczkowe, także tutaj spoko. I co do jeszcze minusów, to tutaj mały minus za to, że instalując dwie karty w Crossfire czy w SLI, czy też w SLI, będziecie musieli zrezygnować z dysków SSD na tej górnej części przedziałki między piwnicą a główną komorą obudowy. Ale nie ma problemu, bo możecie sobie przerzucić ten jeden system montażowy na tył obudowy i macie jeszcze klapki na dyski, gdzie dwa dyski, ewentualnie SSD, również można zainstalować, gdybyście oczywiście nie instalowali dysków 3,5 calowych. Cena obudowy około 400 zł. Moim zdaniem naprawdę spoko, jak na takie możliwości, na taką jakość wykonania nie mam kompletnie żadnych uwag. Linka oczywiście do obudowy znajdziecie w opisie tego filmiku, tam Was odsyłam. Ja przyznaję znaczek rekomendacji jakości i wydajności. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.